Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, postanowiłem zagrać ze Stockfishem na Lichesie, na najwyższym poziomie numer 8, czyli to jest Stockfish 13. Gram czarnymi. Zawsze z silnikami grałem białym kolorem, tym razem spróbuję zagrać czarnymi. Ranking Stockfisha to 3000. No i zobaczymy, ile ruchów uda mi się wytrzymać. No zobaczymy w zasadzie też jak pójdzie. Ustawiłem czas na 30 minut. Myślę, że to jest wystarczający czas, żeby tę partię w miarę rozegrać na dobrym poziomie. No przeciwnik, silnik zagrał E4. No i teraz się zastanawiam, jaki debiut wybrać, no bo na pewno, no właśnie, jak zagram C5, to może być troszkę ostrzejsze granie, co nie będzie na moją korzyść, ale chyba zagram C5. No Pirca na pewno nie zagram, czyli tam obrony nowoczesnej. E5 nie za bardzo chcę taki ruch grać, chociaż może miałbym tu największe szanse, żeby utrzymać się na powierzchni, ale myślę, że zagram obronę sycylijską. Ambitnie spróbujmy. Po E4. Skoczek F3. No dobrze, mam kilka możliwości. Ja myślę, że będę grał swoje, czyli E6. D4. Czy będzie główny wariant? No zobaczymy. Nie, jednak nie. Skoczek zagrał na C3. I teraz tak, jeżeli zagram tutaj, to liczę na D4, a jeżeli on mi nie zagra D4 i zagra mi na przykład goniec B5, to mogę mieć małe problemy. Znaczy problemy, za bardzo nie znam teorii. Dobra, jedziemy. To najwyżej te teorie poznamy. Skoczek na C3. Oczywiście goniec B5. Zobaczcie, jak przewidziałem ruch komputera, ale tylko jeden. On przewiduje niestety o wiele więcej. No dobra, wydaje mi się, że takie posunięcie jest możliwe. Aczkolwiek, jak zagram tu, on mi na pewno zbije. Ja zagram tu, on mi zagra E5. Tak przypuszczam. Mogę oczywiście po takim ruchu wybić tym pionem, ale mogę mieć takie trochę ciasną pozycję mogę mieć nieco. Z drugiej strony, jak zagram tak, on zagra tak, ja zbiję, on zbije. I żeby zagrać na silnik, no to może tak, po jakiejś. Mi się wydaje, że skoczek E7. Zagrajmy skoczek E7. Mam nadzieję, że jest to ruch teoretyczny. Nie chcę po prostu pionków sobie zepsuć. Dobra, jest D4, tutaj szybkie wybicie, to już analizowałem. A więc wybijamy skoczek. I teraz A6 prawdopodobnie. Chociaż może uskutecznić wymianę. On wybije hetmanem, ja zagram tak. On odejdzie, a potem skoczkiem. Czy najpierw A6? A6 ewentualnie on wtedy na pewno odejdzie i zawsze mogę wybić. Więc gram A6. On na pewno odejdzie gońcem. To jest 100%, że odejdzie gońcem. Nie zbije skoczka. Parę gońców silnik na pewno nie odda. Dobra, no i teraz chyba nie pozostawia mi wyboru, jak wybić. Hetman bije i z tempem wchodzę na C6. No nie ma większego wyboru. A każda, myślę, że wymiana będzie na moją korzyść. Tak mi się wydaje. No hetman musi wybić. Dobra, skoczek na C6 gramy. No i teraz tak, troszkę się uprościło, ale z drugiej strony silnik nie pozwoli mi tutaj zagrać D5 nigdy. Hetman na D3. Ok. Hetman C7 jest takie posunięcie. Myślę, że tak zagramy. Jest to sycylijski taki ruch teoretyczny. Zawsze mogę też B5 teraz próbować. Widziałem u Hari Krishny chyba, że taki ruch grał. Ok. A3? A to dziwne. Może bał się tutaj. No tam nic nie dawało. Ten skoczek B5, B4 nic nie dawał. Ok. My tu gadu, gadu. A grać trzeba. Pytanie, czy B6 czy B5? Jak się za bardzo wysunę pionami, on może jakąś krzywdę mi zrobić. Nie. Gramy odważnie. B5, żeby gońca wstawić. I za chwilę może. Bo czekam na roszadę generalnie, żeby zagrać goniec D6. Co to za ruch jest? Nie no, to jest, słuchajcie, typowy ruch maszyny. Kompletnie nie rozumiem tego posunięcia ani idei. No nic, nie muszę rozumieć. Gram swoje. Wyprowadzić figury muszę. Więc postaram się trochę szybciej zagrać. Roszada. Może on się właśnie takiego ruchu obawiał, słuchajcie. Kusi mnie długa roszada, ale nie chciałbym tutaj przesadzić. Myślę, że goniec E7 spokojnie. Wszystkie figury udało mi się wyprowadzić. F4 jakieś takie przewiduje. No maszyna w ogóle bardzo dziwnie gra. Goniec E3. No dobra, bo chciałem tam skoczka spróbować wstawić. Już jest za późno. I teraz jak zagram roszadę, to on mi F4 pewnie kopnie i będzie mnie chciał męczyć. A ja żadnej kontry nie będę miał. Nie będę miał. Tutaj D6, skoczek E5. Może skoczek E5 od razu. Skoczek E5, słuchajcie. Nie będę robił roszady. Aj, hetman G3 i tu mi pada. To będę musiał tak gońcem zagrać. Dobra, jeszcze żyję, więc nie ma F4. To za szybko tutaj zagrałem. Znaczy, spanikowałem niepotrzebnie. Skoczek na C4.
raz, proszę Państwa. Mam nadzieję, że to będzie dobre. I teraz pytanie, czy goniec na C5, żeby spróbować wymieniać. Ja tutaj, dobra, wymienił. No muszę hetmanem, to nawet nie ma co analizować, nie mogę sobie zamknąć pozycji. Ten pionek będzie miał problem. Zawsze mogę tak zagrać. No właśnie. I teraz tak, zagram tu i wymienię kolejną figurę. Jest duża szansa na to. No właśnie, czy wymieniać figurę, bo jakbym grał z człowiekiem, to nie wiem, jakbym się, słuchajcie, zachował, szczerze mówiąc, D6. Dostanę jakieś spokojne F5. Albo takie ostre F5 bardziej. No kwestia dobrego policzenia. No i teraz kwestia, czy tutaj. Bo w zasadzie jakieś jeszcze H5 mi chodzi po głowie. Ale nie chciałbym się tak za bardzo tym pionkiem tutaj wysuwać, żeby sobie nie osłabiać niczego. Może wieża C8 jeszcze mi chodzi po głowie. Generalnie B4 może jest dobre. To są te dylematy. Nie, zaraz, moment. Ale jak jest pionek na D7, to zawsze gońca na C6 mogę postawić. I chyba to trzymać. Teraz tak, jak zagram tu, bo to mi chodzi po głowie. Ale zaraz, tutaj bicie? Tutaj i tutaj. Nie no, nic takiego dobrego nie będzie. Niestety po tym ruchu można tak zbić, albo jakieś takie kopnięcia będą. Zaufam maszynie i nie zbiję. Bo raczej bicie to nie jest dobre, bo tutaj, nawet jakby tak było, nie podoba mi się troszkę. Chociaż z drugiej strony, słuchajcie, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Aha, bo tu jeszcze jest bicie na E4 pionka, ale zwierzę D4. Więc jak zagram tak, jak on zbije, to będzie w miarę chyba okej. Król mój będzie miał troszeczkę słabo, bo to zawsze F5 pójdzie. No właśnie, to są te dylematy w tej pozycji, słuchajcie. No, ciężko powiedzieć, co tutaj grać. Ale ten debiut wyszedł całkiem chyba tak gładko. Tak gładko całkiem to wyszło. Muszę się zastanowić teraz. Ale jak zbiję tu, on zagra tak, ja zagram tak, a to jest G4. To nie mogę w ten sposób. No dobra. No D6 generalnie jeszcze mi chodzi po głowie, ale F5. E5 nie mogę, bo osłabię sobie punkt D5. Tego nie mogę zrobić na pewno. Jak tu grać? Może długa roszada. Ale on zagra tak, zdwoi szybko wieżę i będzie stał fajnie. Goniec C5 chodzi mi po głowie. Myślę o tym, dlatego że gram z maszyną i chciałbym spróbować raczej tutaj wymieniać jak najwięcej. Tylko pytanie, czy mój goniec będzie ok naprzeciwko skoczka? Raczej tak. Ale tu się osłabi punkt D6 wtedy. Druga strona medalu. Zagram tak, on zagra tak. Jak ja zbiję, on zbije, to będę miał słaby punkt D6 i nie będę mógł się ruszyć. Więc raczej chyba tego nie powinienem zrobić. Może D6. Jeszcze raz tutaj. Może długa. To będzie bardzo ryzykowne, żeby zrobić długą roszadę. Ale z drugiej strony jeszcze H5 mi chodzi po głowie. Może jakieś G6 tu, ale nie, osłabię czarne pola. H5 może teraz pójść. Tylko nie mam skoczka, który by tam na G4 wskakiwał. A dużo by tutaj rozkminiać. No dobrze, ale teraz tak, jak zagrał tutaj, to na pewno nie mogę zbić. Może B4, a to też ma tutaj wieża D4 i po ptakach, po ptokach, jak to się mówi. Wieża C8 wygląda fajnie, ale też chyba nie spełnia swojej roli, to się wszystko trzyma. Jak to grać, moi drodzy? No zagram tak, to tutaj, izolowany pionek nie pasuje mi za bardzo, a może krótka roszada po prostu. I po tym ruchu goniec F6, G4? Tak? Dobra, robimy, a nie, nie mogę krótkiej, bo tu na D7 mi padnie. Co ja w ogóle tutaj myślę? Jak zagram tak, to wieża D4 i hetman leci. Może hetman na C6. O właśnie. Hetman na C6. Dobra, muszę coś zagrać. Za dużo się tutaj zastanawiałem. Hetman C6 mieć tu taką przekątną, fajną. Tak nie może zagrać, bo się odsłoni. F5 poszedł. Dobra. Więc teraz może goniec F6? Osłabię ten punkt. Tu się chyba trzyma. Czy roszadę zrobić mimo wszystko? Tu. A. Mogę mieć problemy. Nie robimy roszady. Gramy gońcem na F6. Tu się osłabia punkt. No właśnie, czuję, że mogę mieć problemy z tym punktem. Zobaczcie, hetman G3. No właśnie, i tu mi wchodzi. Postanowię, że zostawię króla w centrum. Ale tu mnie też kusi posunięcie. Ach, ta maszyna, słuchajcie, kombinuje. Nie, no tu nie mogę, bo tutaj... Tam zbije. Ciężka sprawa się zrobiła.
Długa? Tu wejdzie. Tutaj. Tam coś. Aha, goniec B6. No tak, robi się. Zobaczcie, no właśnie sycylijska z maszyną jest trudna. Ale zaraz, a jak zbije? On zbije, ja tu. On tutaj plaśnie, nie? A może zagrać H5 i tu go ostraszyć. H5. Bierze na D6. A zaraz, on jeszcze może E5 zagrać. A to ja mogę odbić i tam zawsze na G2. Dobra, to tu się trzyma, ale teraz tak. H5, wieża D6. Hetman C7, E5. No właśnie. Tutaj zagram. On hetman F4. Goniec tu z powrotem. On ucieknie. Może. A, jedziemy. Za bardzo nie widzę, co tutaj można grać. Myślę, że aktywnie próbować trzeba. No nie można cały czas pasywnie. Wybił to! No muszę tym, bo jak zbiję tutaj, to on na G6, więc muszę pionkiem. Czy wieża tutaj wchodzi? Oj, czuję, że może być ciężko. Co? Na F6 zbił? Król w centrum. Poświęcił. Wow. Stokwisz wymiata. Stokwisz wymiata. 20 ruchów, a ja czuję, że już mam przegraną. No właśnie. No jedyny mój ruch, to H5 może złe było. Jedyny mój ruch to jest wieża na F8. On mi zbije. No, wieża F8, nie mam wyjścia. Czy ja jestem w stanie to utrzymać? Bo teraz tak, on zbije tu prawdopodobnie. Ja muszę zagrać tak, żeby wieżę spróbować wymienić. Myślę, że. No tak, mam dużo czasu oczywiście, sobie zdaję z tego sprawę, ale muszę tak zagrać. No muszę. Muszę. Tutaj jakieś B4, nie, B4, żeby goniec wszedł. No dobra, ale ja muszę tak grać. Muszę zająć tą wolną linię i spróbować wymienić. Wow. Ale mi goniec tutaj wjechał. No to mi faktycznie tutaj nie pozwala pograć. Może zagrać tak. Tu muszę trzymać. Masakra, jak mnie związał strasznie. Ale harakiri. Ciekawe, gdzie ja błąd popełniłem. Wow, jestem bez jakości. Niczym Michał Tal to poświęcił. Ten Stockfish. No słuchajcie, Stockfish mocny. Mocny. Kompletnie nie wiem, jak grać. Może wieża G8. Tylko, że to też nic z opcją wybicia, ale to. To też będę miał bardzo złą pozycję. Bardzo złą pozycję. Właśnie, jakbym z maszyną miał równy materiał w miarę, to może bym coś utrzymał. Teraz jest ciężko, 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 proszę Państwa. No dobra, zagramy wieża C8. Tak po prostu. Hetman musi pilnować E7, musi pilnować D8. Te figury są przywiązane cały czas. Tak, z takim planem. Jest jakieś wyjście. Znaczy wyjście, no nie wiem nawet, czy to jest wyjście. No tak sądziłem, że będzie mnie tutaj mocno naciskał. Zagra tu, będzie chciał wybić i dać mi mata, więc zagram tak, on zagra tu. Ja zagram tu, tu się trzyma. Nie trzyma się, bo tu dostanę mata. Dam szacha. Ojejku. Tragedia, moi drodzy. Spróbuję tak. Może jednak trzeba będzie to zbić. I zagrać hetmanem na E7. A to i tak jest bardzo ciężko. Bezlitosny Stockfish. Bezlitosny. Tutaj. On zbije pionkiem. Tutaj. Nie, powiedzmy tu. On zbije hetmanem. Zagram hetmanem. On zbije mi tego pionka. I tak naprawdę nie mam żadnej aktywnej gry. Wow, ale mnie załatwił. Zaraz. Odbije. Zbije. Tak. Bicie, wybicie. 2, 4, 5, 2, 4, 6. Będę bez pionka w końcówce latał. Ale chyba nie mam wyjścia. Bo tutaj nie mam kompletnie żadnych aktywnych posunięć. Zbijamy. Pionkiem jednak zbił.
Próbujemy wymienić. No, może dać szacha, ja tutaj, może wziąć pionkę i pewnie tak będzie. Zobaczcie, jaki sprytny, bo jakby zbił na h5, to ja bym hetmanem na g7 zagrał jeszcze jakąś aktywność. Łapał mnie kompletnie tutaj, kompletnie mnie niszczy. Tak chcę zagrać. Ja w ogóle nie mam aktywnych posunięć w tej pozycji. Coś nieprawdopodobnego. Odejdę tutaj, to zawsze wieża będzie mnie atakowała. A nie, bo ja tam hetmanem mogę. Dobra, tak spróbujemy. Nie, nie mogę tak, bo on zagra G6, a jak zbije, to dostanę tutaj mata na D7. Ale to wykombinował. Ciężko jest w tej pozycji. Ojej, znowu jest ciężko. Masakra, poziom. Poziom naprawdę niesamowity. Stokwisz 13. Albo ja zagrałem jeszcze tak słabo. No nie widzę jakiejś takiej opcji w miarę dla mnie aktywnej, niestety. Tak zagram, to mi zbije i wróci. No faktycznie trzyma mnie tutaj. Nie musi też poświęcać, ale tutaj poświęcenie na F6 takie klasyczne chyba było. W ogóle tego nie przewidziałem. No cóż mogę zrobić teraz? Taki ruch będzie tu... A tu mi będzie bił. No to tak muszę chyba. No to też nie mogę. Masakra. A tak? A zaraz, dlaczego nie mogę tak? No przecież mogę tak zagrać. Czemu ja tego ruchu nie przewidziałem? Taki ruch będzie. Aha! Nie, ale wieża się połączy. To zawsze jakiś goniec. No właśnie, no właśnie. No nie mogę tu, bo goniec mi wisi. No tak. Tu zawsze może zagrać. Ale mnie męczy. G6. Tutaj jednak. Jednak tutaj. No tak, to jest koniec partii, bo no nawet tak zagram, no powiedzmy. To tutaj wisi, wszystko wisi. Miazga. Miazga, moi drodzy. Król na spacer. Nawet nie mogę zbić, bo zobaczcie tutaj. Nawet wieżą aktywnie nie mogę zagrać. Tak. Hetman F6. Tragedia. Ale mnie porobił. No dobrze. No dobrze, dobrze, dobrze. Powiedzmy, zagrajmy do końca, no zagrajmy do końca. Dam przyjemność tutaj maszynie, żeby dała mi mata. No niech będzie, no. Tutaj jeszcze zbicie. Aż się płakać chcę w tej pozycji. Totalnie źle. Zaraz zobaczymy, gdzie było. No i tutaj jest mat nieunikniony. Nie mam jak się bronić. No proszę bardzo, maszynko. Wieżą czy hetmanem? Wieżą. Okej, zobaczmy analizę. Jak to wygląda? No tutaj zostałem zjechany totalnie. Na razie wszystko dobrze. I teraz pytanie, czy jest skoczek D4? No ja wiem, że jest taki ruch. Skoczek E7 też jest. Rosz D4, bicie zbiłem, tak. To jest wszystko dobrze. A6. Goniec wrócił. Bicie na D4. Wszystko jest prawidłowo. Do tej pory grałem prawidłowo. Hetman C7 również. Pierwsza linia. A3. A to maszynka mi zmieniła już teorię. Roszadę niby grają. No, bez większego znaczenia. A3. Jak teraz pokazuje? Goniec D6 mi pokazuje, żeby grać. No, tutaj na pewno teoria musi być na bardzo wysokim poziomie, żeby to utrzymać. Ja zagrałem B5, chociaż też pokazuje jeszcze względnie równo. Hetman w ogóle H3. Zobaczcie, jakie to jest typowo silnikowy ruch. Pozycja jest bardzo fajna teraz. Nawet dla czarnych pokazuje ciekawą opcję. No i teraz tak, pokazuje mi goniec D6 i żeby po roszadzie zrobić roszadę F4 i B4 uderzyć. Takie kontry. Wniosek z tego jest taki, że w sycylijskiej należy zrobić tutaj w tym wypadku, w tym wariancie
w tym wariancie tutaj zrobić roszadę, goniec d6 i zaatakować szybko hetmański. No właśnie. Poszło tak. Roszada. Gdzie ja tam taki gruby błąd popełniłem? Jestem ciekawy. Goniec e3. Skoczek e5. No jeszcze wszystko jest w porządku. Słuchajcie, to jest do tej pory, jest cały czas do 14 ruchu. Jest wszystko dobrze. Nawet dalej jest dobrze. Bierze ad1. I teraz goniec a3 jednak pokazuje, żeby było zbić. To co rozpatrywałem. Ale bierze d4. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Jestem z pionem więcej. I on by f5 grał. No taka troszkę nieprzyjemna pozycja. Ale to trzeba było bardzo dokładnie grać. Bo zobaczcie. Bicie, bicie i na przykład roszada. I weźcie, grajcie taką pozycję z silnikiem. No silnik by się wybronił, człowiek nie. No ale faktycznie jakieś tutaj się pojawiają opcje. Aha, bo tu jest fajne związanie. Tak? Bicie on mi tu w trans... Już mi się nie podoba. Już mi się nie podoba. Kompletnie mi się nie podoba pozycja, ale trzeba liczyć. No, z silnikiem ciężko oczywiście. No dobrze, wróćmy do mojej pozycji. No nie zbiłem jednak na A3. No tutaj, dobra, hetman C6 słabsze jednak. Hetman C6. F5 i goniec C5 pokazuje. Dobra, wymiana byłaby ok. W ogóle nie rozpatrywałem bicia, bo puszczam pole D5. Tu za dużo zależności. Goniec F6, hetman G3. I H5. H5 to był błąd ogromny, także H5 ogromny błąd, to co myślałem, że tak zagram za chwilę. Bicie. Nawet jak zagram tak, to dostanę tutaj strzała, a na D7 dostanę strzała. No tak, nie mogę. Więc H5 gruby błąd, ale zobaczcie, że tutaj teraz bicie, bicie. I pokazuję długą. No pewnie, ja z człowiekiem w ogóle zagrałbym to w ciemno. Kompletnie wygląda... Ja wiem, że silnik pokazuje, słuchajcie, plus półtorej. Ale chodzi o to, że są różnobarwne. Jakieś tam A4 wchodzi, ok, trzeba dokładnie grać. Maszyna by zagrała dokładnie, dlatego też tak to pewnie ocenia. Ale po wybiciu ja zawsze mam też tam bicie. Wieża G8, jakieś aktywności. No to na przyszłość będę wiedział, ale to też na przykład taka partia z silnikiem może dać na przyszłość fajne rezultaty w grze z kimś pokroju człowieka. Bicie, bicie. No i tak, tutaj już jest bardzo ciężko. Hetman G7, tu naprawdę to jest bardzo ciężka sytuacja. Nie ma jak w ogóle czarnymi się rozwijać. No hetman C7, to już jest dożynanko. Nie ma nawet opcji, żeby wyjść. No, no dobra, myślę, że tu nie ma co patrzeć dalej tej pozycji. Już efekt końcowy jest znany. Taki cugcwang wchodzi. Tutaj nawet jest fajny ruch pionkiem. Faktycznie, bo ja liczyłem, że hetmanem, tylko ten pionek jednak ma opcję przełomu jeszcze na skrzydle i osłabienie punktu E6 na przykład. No bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo muszę powiedzieć, że ciekawe. Dobra, słuchajcie, na koniec spróbuję może zagrać jeszcze z silnikiem na ile minut? Na 1 minutę. Może być? Spróbujemy. No, słuchajcie, to tak dla zabawy. Czysto teoretycznie. Oczywiście on mnie ogra na minutę. Ciekawe, ile ruchów zrobię. No maszyna raczej powinna czasowo grać szybko. Dobra, bijemy. Szybka roszada. Wymiana na pewno nie była najlepsza, a ta pozycja jest mi w miarę znana. Ile czasu? Mam 10 sekund przewagi. Aj, podstawiłem już, no podstawiłem, właśnie. No to teraz już jest ciężko, ale ciekawi mnie, czy ja bym tam w ogóle utrzymał. To już jest bardzo ciężko. Spróbuję na czas. Da radę na czas z maszyną? Ale mnie ciśnie, tutaj będzie wjazd. Wow, 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 wow. Tutaj. Bronię. Oj, podstawiłem, okej. Okay. Wiecie co? Jeszcze raz. Ostatni raz. Wciągnął mnie w te szybkie gry. Silnik. Ale zauważcie, że ja miałem tam przewagę na czasie. Chodzi o to, że w pewnym momencie pewnie na czas będzie mi bardzo ciężko zagrać. Zobaczcie, silnik troszkę myśli. Myśli, myśli, myśli. W debiucie, a pewnie potem się rozbryka.
A, i już mnie tam pociśnie, no tak. I już mnie pocisnął, skoczek jest słaby. Dobra, lecimy. A, i tutaj już podstawiłem. Nie, nie wziął? To coś ja tam nie widziałem w takim razie. Tu mi chce wymienić, nie mogę tego gońca wymienić. Lecimy pionkami na Stockfisha. Dobra. Ale mnie blokuje! Ale mnie blokuje, to jest niewiarygodne. Skoczek coś zbija. Skoczek mi leci. Ajajaj, nie, nie leci jeszcze. Nie, leci. No właśnie, tam coś spróbuję. Ale słuchajcie, mnie ograł. Ale mnie ograł. Ale atakujemy. Może mata jakiegoś tutaj damy. Jak to grać? Jak to grać? Co? Hetman! O rety. Ale się posypało. I co ja mam mniej? Wszystko mam mniej. Ma 18 sekund. Czy mi się w ogóle uda? Cokolwiek tutaj? Jeszcze? O rety. Jak przyspieszył, zobaczcie jak przy... Wow! Ale mnie załatwił. No dobra, do 3 razy sztuka. Teraz będę białymi. No, wkręciłem się, powiem wam szczerze. Ostatnia partyjka na minutę. Wiem, że to jest szaleństwo. Ja przypuszczam, że jak maszynie zostanie 12 sekund, 10, to on będzie strasznie szybko grał. Ja muszę jeszcze przyspieszyć na początku. Spróbuję wszystko wymieniać, żeby grać takie ruchy w miarę proste. Dobra, tu wymieńmy. Na początku maszyna gra, zobaczcie, troszeczkę wolniej. Tu spróbujemy wymienić. Ła, dobra, tutaj odejdę jeszcze. Z planem takim. Spróbujemy wymienić. Wymieni, oczywiście, że wymieni. Spróbujemy tak. Wracamy. Dobra. Tu będzie grał. Właśnie, sprytnie. O, wymienił, wymienił. Super, 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 że wymienił. Teraz kwestia, czy on będzie grał szybko. Pewnie będzie. Patrzcie, jak szybko zasuwa maszyna. Jak on szybko zasuwa. Masakra. On obliczał, że tego skoczka mi bierze. Wow. Co tu się wyrabia? Co tu się wyrabia? Masakra. Ale mnie pocisnął. I zobaczcie, czas, czas, czas. No właśnie, właśnie, właśnie. Wszystko zbija. Ale mnie załatwił. Nie, na minutę z maszyną nie ma szans. Dobra. Nie poprawił mi humoru, Stockfish. Dzięki serdeczne za oglądanie. Dajcie znać, jak wam idzie. Myślę, że Stockfish jest o wiele silniejszy niż Maximus na czeską po tej partii, którą rozegrałem i tą, i tamtą. No cóż, nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć.